Cześć, dzisiaj na blacie Packard Bell EasyNote TJ75. Laptop trafił do nas na kompleksową usługę, jeżeli chodzi o oczyszczenie, jak i reinstalację systemu, sprawdzenie i naprawienie uszkodzonych sektorów na dysku. Wirusy, nie wirusy, no wszystko, totalnie wszystko. Zobaczcie, komputer jest w takim, a nie innym stanie. Można by tam dostrzec jeszcze obiad sprzed wczoraj albo i sprzed miesiąca. Zobaczcie, co się dzieje tutaj. Ja na potrzeby instalacji utworzyłem taki prowizoryczny tunel, aby komputer sięgał, znaczy mógł zasysać jakieś ciepłe, znaczy ciepłe, chłodne powietrze. Już pracuje jak sieczkarnia, to na pewno słyszycie. Zaraz zobaczymy, jakie są odczyty. Zobaczcie. Komputer teraz jest w stanie spoczynku. Tak więc, no jest grubo ponad normę. Ok, wyłączamy go i zajmiemy się czyszczeniem. A ja was stawiam na blat, znaczy na statyw. W tym miejscu brakuje jednej śrubki. No, bije ciepełkiem, nie ma co mówić. Tu również brak śrubki. No reszta chyba jest na miejscu. Jak na razie wszystkie śrubki są jednej długości, co bardzo mi ułatwia pracę. Nie muszę ich segregować. Ta jedna była inna. I tu mamy dwa rodzaje.
Dobra, wygląda na to, że mogę już spróbować zabrać się za górę. Ten element chyba się zdejmuje, ta maskownica, ale zobaczymy. Dobra, czekajcie, bo widzę jakiś tam opór. Czekajcie. Spróbujmy przyatakować tutaj, gdyż tu jest złącze od tej zaślepki. Tak, wszystko fajnie zeszło, nic nie pękło. O, widzicie? Pomału, pomału, spokojnie i doszliśmy ładu. Tutaj jest ciepło, nie wiem czy to będzie widać, czekajcie. -43 stopnie, a zobaczcie, że komputer już chwilę jednak jest wyłączony. Tak więc nie za dobrze. No. Zobaczcie, co się dzieje przy zawiasach. Widzicie? Powinniście widzieć. No to już jest przedsmak tego, co zobaczymy.
przy docelowym elemencie. Jak widać, wszystkie oryginalne taśmy są na swoim miejscu, tak więc taśmy zabezpieczające, tak więc możemy podejrzewać, że komputer nigdy nie był rozkręcany, tudzież nigdy nie był konserwowany układ chłodzenia. No, co już nie jest zbyt dobre dla komputera. No właśnie, dorobiłem sobie przez lenistwo dodatkowej roboty. Dwa kabelki urwały mi się od wtyczki, no ale to akurat jest bardzo prosta robota, tak więc zrobię to już po demontażu. Tylko muszę ją wyjąć. To jest to, o czym wam zawsze mówię. Gdybym wyjmował tak jak należy, czyli wypchnąć, no to nic by się nie stało, ale tak niestety. No ale mówię, to jest prosta robota. Zrobię to później, oczywiście pokażę efekt końcowy. No i cóż, no i lecimy dalej. Dobra, teraz powinno być lepiej. Widziałem, że dosyć mocno się wam odbijało. Dajcie, jednak za mało mi tego światła. Proszę, jak się wczepiło. Niestety wszystko to jest takie dosyć zapieczone, gdyż panowała tam wysoka temperatura. Te plastiki są miękkie. No i się wpiekają tak w gniazda, ale to już nie taki duży problem. Ok, zerknijmy. Co ja tu jeszcze mam do wyjęcia? C.
cyk. Dobra, będziemy próbować zdjąć palmrest. Cyk. Cyk. Okej. Tak się dzieje, jak się statywu nie dokręca. A co? A tam grunt, że aparat cały, a wy wszystko widzicie. Dobra, lecimy dalej. Tak. Trzeba uniknąć kolejnego błędu. Tak więc uziemiamy się. Co by to włączyć? Chyba dysk. Płyta lata se samopas. Dziwnie. Nie, jest jedna śrubka tutaj. W miejscu wentylatora, nie chcę wam kłamać, ale ta warstwa kurzu tam miała ponad milimetr na pewno. Tak więc najpierw zobaczymy, jak się ma wentylator, a później sobie już pozmywam resztę. Na czas czyszczenia przerwa nagrywanie, naprawię tą wtyczkę, która się urwała przy demontażu. Wrócimy być może na montaż albo już na pomiar temperatury podzespołów w Everest. Ale póki co. Widzicie to? Czekajcie, bo nie mogę trafić. Tak. Aha. Taka sytuacja.
Tak to wygląda. Pamiętacie, ile wynosiła średnia temperatura na oburdzeniach? Jakoś tam ogólny odczyt z procesora to było 96 stopni. No i weźcie sobie, nie oglądając filmiku w tym momencie, znaczy do końca, spróbujcie wytypować, o ile spadnie temperatura. Oczywiście jeszcze plus wymiana past. Ja obstawiam o jakieś 40 stopni. Coś takiego. Ten główny odczyt na samej górze było 96 w spoczynku. Zobaczymy. Myślę, że gdzieś tam 50 z groszem. Dobra, przedmucham to szybciutko i będę kończył. Znaczy nie, wiecie co, w sumie już na tą chwilę zakończymy nagrywanie. Ja tu sobie się pokrzątam trochę, jeszcze muszę się przebrać. Wracamy do przy pomiarach temperatury. Dobra, słuchajcie, naprawa tego gniazdka okazała się trudniejsza, znaczy trudniejsza, bardziej czasochłonna niż myślałem. Musiałem wymienić tą wtyczkę, gdyż tamta mi się rozwaliła, jak ją wyciągałem. Jak wyciągałem z niej kabelki, tutaj jest nowa wymieniona wtyczka. No i dobra, to sobie montujmy dalej. To już sobie zobaczycie razem z montażem. Ja oczywiście jak zwykle montaż przeprowadzę, pierwszy montaż przeprowadzę pobieżnie, gdyż znaczy może wyjść coś nieoczekiwanego, że o czymś zapomniałem coś podłączyć, tak więc na razie mało skręcania, więcej składania. Ale powiem wam, walczyłem z tą wtyczką dobre pół godziny. Ciężko mi to było zlutować dzisiaj, znaczy dzisiaj. Ci, którzy śledzą kanał od jakiegoś czasu, wiedzą, że strasznie mi dygoczą ręce. I mam z tym problem. Jeżeli chodzi o bardziej precyzyjne prace, no nie oszukujmy się, kabelki o, znaczy żyły do zlutowania, które mają niespełna milimetr, no to dosyć precyzyjne zajęcie. Ale wspomogłem się gdzieś tam, mam, tyryry. Widzicie, stoi trzecia łapka, no i trochę pomogła. I tak o. Cyk. Miałem dzisiaj porozwozić jeszcze trochę komputerów, ale chyba dzisiaj się nie uda. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na razie chciałbym skończyć ten. Na górze mam tutaj jeszcze Acerka. Dla klientki wysypał się sektor startowy w siódemce. Tak więc tam też chwilę będzie trzeba posiedzieć. Dobra, teraz założymy klawiaturę. Tak jak powiedziałem, to na razie tak prowizorycznie. Nie będę jeszcze wkładał na AME, żeby zaskoczyło na zatrzaski. Teraz
tutaj. Podłączymy antenki do karty Wi-Fi i wepniemy dysk twardy i to będzie wszystko. Zamkniemy zaślepkę, żeby odczyt temperatury nie był przekłamany. Oczywiście nie będzie już komputer stał na prowizorycznym, znaczy na taśmie, który dzięki czemu był stworzony prowizoryczny tunel powietrzny. Dobra. Że nic nie jest poskręcane, każde takie dopychanie przeze mnie powoduje jakieś trzaski, zgrzyty. No się nie przejmujcie. Ilość faili na dzisiejszy serwis już wyczerpałem. Nie chce mi się więcej robić dodatkowej roboty, tak więc myślę, że nic więcej się nie zepsuje. Raczej ja nie zepsuję przez swój pośpiech. No teraz się jakoś nie spieszę specjalnie. Dobra. Zaślepka upchnięta. Bateria włożona. Oczywiście z zewnątrz komputer jeszcze nie został przeczyszczony. Ale to nie ma większego wpływu. Czekajcie, bo mi się zasilacze poplątały. To. Dobra, nic nie wybuchło, to dobry znak. Komputer jest w chwili obecnej bez żadnych sterowników i tak dalej, gdyż wgrałem tylko system po to, aby pokazać Wam temperatury, w jakich pracuje komputer, co nie było łatwe. Cyk. Podpiąłem pendrive'a i odpalam Everesta. Pamiętacie, główny pomiar procesora pokazywał ponad 96 stopni, czy tam ponad 90, to tak. Ja obstawiałem, że chyba spadnie o 40, o 50, z tego co pamiętam. Myślę, że temperatura, która będzie, teraz wykazywana na procku, myślę, że to będzie 50, max 60 stopni. Oczywiście w spoczynku. Pomiar jest wykonywany dokładnie w tym samym środowisku, w jakim było poprzednio to mierzone, z tym, że jest ujęty tunel, którym było doprowadzane świeże powietrze, tak? No i oczywiście przeczyszczony. Wymienione pasty termoprzewodzące i to jeszcze nie wyrzuciłem. Widzicie, tak? Do kosza. No proszę. Nie trafiłem. Czy ktoś z Was był bliżej? 39 stopni. Tak więc no zjechało gdzieś tam o 50 stopni, 50 parę, tak? Jeżeli ktoś z Was był bliżej tego wyniku, podzielcie się w komentarzu. Dobra, ja na chwilę obecną przystępuję do już docelowego złożenia komputera, tak, czyli go jeszcze rozłożę do pewnego tam momentu, poskręcam no i tyle, wyczyszczę go również z zewnątrz, dogram sterowniki, antywirusa, programy użytkowe i klientka będzie mogła już odebrać komputer. No jak widzicie, temperatura trochę nam narasta. Zaraz zobaczymy, gdzie się zatrzyma, powiedzmy, dajmy mu, jest 14:28. Aha, okej.
Właśnie się odpalił wentylator. Więc temperatura powinna być unormowana. Czyli może tak strasznie się nie pomyliłem. Jednak temperatura pracy w spoczynku to w okolicach 50 stopni. No. Ale propozycja bardzo aktualna. Kto trafił, możecie się podzielić swoimi tam domysłami, jaka miała być temperatura po przeczyszczeniu. Dobra, to by było na tyle. Łapka w górę, komentarz, aktywność na kanale. Mile widziana. Na razie. Ojej, tak miałem wam. A nie, no dobra. Waha się, ale wyżej nie idzie. Dobra.